Małgorzata Kozicz. I Odeta Węskawiczynie. Witamy Państwa serdecznie w tym wyjątkowym czasie pełnym nostalgii i wspomnień. Dziś porozmawiamy o tym, co jest ostateczne i nieuchronne. Jak zatem rozmawiać o przemijaniu i dlaczego nie warto unikać takich rozmów? Zapraszamy. Początek listopada to wyjątkowy czas w roku, kiedy w szczególny sposób wspominamy naszych bliskich, których nie ma już wśród nas. W tych dniach odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze, składamy kwiaty i refleksyjnie pochylamy się nad grobami naszych bliskich. Chętnie też dzielimy się datkami i wspieramy kwestujących, którzy zbierają fundusze na przykład na renowację zabytkowych pomników. Dariusz Żybort od wielu lat kwestuje na wileńskich cmentarzach. Na co dzień jest lekarzem, a od 2018 roku pełni funkcję prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Na to się spoczywają ludzie naprawdę zasłużeni dla państwa polskiego, dla państwa litewskiego. No niestety tak się złożył los, że po II wojnie światowej większość grobów nie miało swoich opiekunów i po prostu popadało w ruinę. Przez ponad 30 lat dzięki działalności komitetu i funduszom zebranym podczas kwest udało się odrestaurować ponad 200 zabytkowych pomników i nagrobków. A jak zorganizować kwestę? Czy każdy może to zrobić? Jakie formalności należy spełnić, by móc zbierać pieniądze na szczytny cel? Kwestę może zorganizować organizacja użytku publicznego, organizacja non-profit i przede wszystkim to muszą mieć organizacje, które mają w statucie wpisane, że mogą zbierać pieniądze na konkretny cel, czyli na przykład na renowację pomników. Natomiast osoba fizyczna mogłaby to zorganizować, ale musiałaby współpracować z taką organizacją. Jeżeli to organizacja zbiera te pieniądze, no to też to nie jest na takiej zasadzie, że zbieramy pieniądze, przychodzimy i zbieramy. To też są pewne procedury, czyli musi być po prostu postanowienie zarządu fundacji, czy na przykład naszej organizacji, że jest kwesta w takich i w takich dniach, kto uczestniczy w tej kweście, że są przyszykowane puszki, jaka jest ilość ich tych puszek. Puszki są oznakowane, są zaklejone, opieczętowane, ponumerowane i to później po prostu też po kweście te puszki są zbierane i faktycznie wtedy jest zbierana komisja i wtedy w obecności tej komisji puszki są otwierane, policzone te pieniądze, spisywany jest akt liczenie tych pieniążków i wtedy już po prostu te pieniądze są przelewane na konto fundacji. A do jakich instytucji publicznych musimy zgłosić chęć zorganizowania i prowadzenia kwesty? Do Urzędu Podatkowego nie trzeba zgłosić, ale na przykład jeżeli cmentarz jest w gestii samorządu miasta Wilna, no to trzeba ustalić przede wszystkim z administracją cmentarza, że będzie taka kwesta lub z samorządem. Jeżeli w większości tutaj na Litwie cmentarze są w gestii samorządu, ale jeżeli na przykład jest cmentarz, na przykład jest gdzieś przy kościele, no to mimo wszystko wtedy trzeba też ustalić z parafią, że będzie taka kwestia organizowana, żeby nie było później jakichś nieporozumień. Natomiast podczas prowadzenia kwesty każda z kwestujących osób musi posiadać identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem i z logo organizacji, którą reprezentuje. Pamiętajmy, że mamy prawo poprosić osobę kwestującą o okazanie dowodu tożsamości lub innych dokumentów potwierdzających, że jest ona uprawniona do zbierania datków. Wspieranie charytatywnych kwest organizowanych na zabytkowych nekropoliach to piękny gest, którym warto się dzielić, bo nasza historia, korzenie, kultura zapisane są przecież na wiekowych nagrobkach, a tych na Starej Rossie jest ponad 20 tysięcy. Dzisiaj w naszym studio gościmy księdza Roberta Wojczana. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z którym porozmawiamy o tym, dlaczego nie lubimy, unikamy rozmawiać na te trudne tematy. O przemijaniu, o śmierci. Temat śmierci jest trudny do umówienia i wiele byśmy na ten temat nie mówilibyśmy, to tym więcej powstaje pytań, aniżeli odpowiedzi. Temat kresowy, jakiś etap, bariera, o której nie chce się mówić. Z drugiej strony jest temat, który nie jest tak przyjemny, bo nieraz mówimy o rzeczach, które dla nas są przyjemne, o których łatwo się mówi, o których po prostu chce się mówić. Śmierć nie jest tym tematem. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że no to jest rzecz, która na pewno się wydarzy, którą na pewno możemy przewidzieć, że ona nas spotka. To dlaczego nie możemy tego oswoić?
Zgadzam się z tym, że śmierć jest tak pewna, jak my tutaj jesteśmy, nie? Każdy urodzony kiedyś umrze. I nieraz do tego się przygotowujemy, tak powoli, etapowo wiemy, że człowiek się starzeje i kiedyś ten moment nadejdzie, odejście. Trudniej jest z tym, kiedy ono przychodzi nagle. Mówię tu o odejściu młodych, dzieci, niespodziewane, nieraz może nielogiczne odejście. Bo o śmierci nieraz mówi się w dwóch takich miejscach. Chyba szpital i kościół. I tutaj są takie kluczowe miejsce, gdzie ten temat jest poruszany. Mimo to, że nie jest przyjemny, nie jest mile słyszany przez ludzi, przez odbiorcy, ale to jest miejsce do tego, by w końcu sobie uświadomić, że to jest taka sama prawda, jak i każdy z nas, że śmierć istnieje. Kiedy spotkałem osobę, która mówiła, że proszę księdza, kiedy mi tak boli, bo to osoba schorowana, to już tak mówię sobie, Panie Boże, już, niech będzie, nie? Ale kiedy ściśnie jeszcze mocniej, Panie Boże, chociaż dzień. Pewnie dla osób wierzących tutaj jest łatwiej trochę. Owszem, ludzie wierzący w śmierci odnajdują sens. W osobie Jezusa Chrystusa odnajdujemy sens śmierci, która nie jest końcem, ale początkiem nowego etapu, początkiem życia wiecznego. Żaden z nas tutaj na ziemi nie będzie żył wiecznie. To życie wieczne też staje się tą pewnością dla osoby wierzącej, która ufa osobie Jezusa Chrystusa, który obiecał dla nas, że będziemy mieli życie wieczne, będziemy mieli okazję, nawet czas do tego, by być w obecności samego Boga w Królestwie Niebieskim. I jak możemy się do tego przygotować? Owszem, przede wszystkim jest to modlitwa. Mamy w Kościele wiele grup modlitewnych, które modlą się o dobrą śmierć nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I chyba są tylko wyjątki osób, które nieraz przychodzą do zakrystii z prośbą o modlitwę o dobrą śmierć. Bardzo tego się boimy. Mimo to, że wierzymy, że ufamy w to życie wieczne, wierzymy w obietnicę samego Jezusa Chrystusa, jednak gdzieś tam mniej lub więcej tego się boimy. I to jest chyba normalna reakcja człowieka, który chce żyć. Do tego jesteśmy powołani, do życia, nie do śmierci jesteśmy powołani, ale ta śmierć staje się etapem, przejściem do życia wiecznego. Mówił ksiądz dużo o tym, że wiara jest właśnie tym takim drogowskazem i nadzieją. A dla osoby niewierzącej miałby ksiądz jakieś słowo dla takiej, która no, nie wierzy jeszcze albo w ogóle, że coś tam jest? To chyba przede wszystkim człowiek powinien zadać pytanie, a co dalej? Bo śmierć jest faktem nieuniknionym. To prawda, próbuje, są jakieś próby, jakby tu jak dłużej żyć, jak pozostawić ślad o sobie, ale my jako ludzie no, z tym faktem z trudem się godzimy, ale jednak to jest prawda. Więc zadać pytanie, a co dalej? I tutaj już są różne odpowiedzi, nie? My chrześcijanie, katolicy wierzymy, że jest życie wieczne. Inne religie mogą proponować reinkarnację, czyli pozostanie nadal żywym w czymś innym. Ale kluczowym tutaj jest pytaniem, a co dalej? Czy to ma jakiś sens po prostu? Dla osoby niewierzącej śmierć nie ma sensu. Dla nas, wierzących, to staje się etapem przejścia. Papież Benedykt XVI, mówiąc o fakcie śmierci, wyróżnia takie trzy rodzaje śmierci. Pierwszy z nich to jest ta śmierć biologiczna, z którą każdy się spotkamy. I nie zważając na to, czy to jest osoba wierząca, czy nie. Drugim określeniem śmierci to jest to, że ta śmierć wdziera się do naszego życia. Nie tyle boimy się tak naprawdę samej śmierci, ile boimy się cierpienia, które jest związane z tą śmiercią. Własna choroba, ból, odejście bliskich osób, które kojarzy się z tym, że ta śmierć gdzieś jest blisko, nieraz na wyciągnięcie ręki, jeżeli trzymam osobę, która odchodzi. I tym trzecim określeniem śmierci według papieża Benedykta XVI jest życie, nie śmierć.
życie, które przedostaje się poza granicę śmierci. Mhm. Papież Benedykt XVI to określa jako ryzyka miłości. Z miłości przyjąć ten fakt, wierząc i ufając w to, że to nie jest końcem, ale jest początkiem. Kiedy zacząć i jak zacząć o tym rozmawiać z dziećmi? Z dziećmi, owszem, też musimy o tym mówić. Dziecko, jeżeli się nie spotyka ze śmiercią bliskich osób, no bo nie odchodzą od nas ludzie z bliskiego grona na co dzień, mhm. nie? Ale zaraz będzie miało jakiegoś chomiczka, nie? Pieska, kotka, który raniej czy później też odejdzie. I jak wtedy dla tego dziecka to tłumaczyć? Dziecko już w takiej kwestii zadaje sobie pytanie, a gdzie ono się podziało? Gdzie jest to, co miałem na co dzień, teraz już tego nie ma. I w większej mierze, owszem, kiedy odchodzi osoba bliska. I na ten temat musimy mówić tak, jak dzieci rozumieją i musimy to mówić wprost. Nieraz słyszę, jak dorośli mówią do dzieci, że śpi. Mówią do dzieci, że wyjechał. Nie jest to do końca dobry sposób mówić o śmierci, bo w świadomości dziecięcej, co znaczy słowo wyjechał, czyli powróci. Śpi. Co znaczy, że śpi, znaczy się obudzi. Musimy mówić, że umrze, że umarł i już nie będzie go w taki sposób, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Nie będziemy mogli go objąć, nie będziemy mogli go uścisnąć, z nim porozmawiać, ale on nadal istnieje w tej przestrzeni wieczności. Skąd ksiądz czerpie taką siłę, żeby wspierać też wiernych, kiedy trzeba zmierzyć się z czyimś bólem, być świadkiem tego bólu, nie tylko w sensie takiego świadczenia tej posługi kapłańskiej, ale też pewnie ludzie oczekują takiego pocieszenia jakiegoś zwykłego, jakiegoś takiego słowa. I co wtedy pomaga księdzu? Przede wszystkim to dzielenie się doświadczenia z księżmi starszymi. Mhm. I wiekowo, i w kapłaństwie. Nie? Którzy już mieli doświadczeń wiele na ten temat. Jest to chyba takie podstawowym etapem w formacji w moim życiu kapłańskim, jak na ten temat mówić, jak o tym mówić i czy w ogóle o tym mówić. Poza tym też jakieś źródła psychologiczne, które nie zaprzeczają wierze, ale przede wszystkim wiemy o to, jak człowiek reaguje. Nie? I chociażby tutaj można byłoby przytoczyć 5 etapów żaloby. Wymieńmy. Pierwszy z nich to jest odrzucenie faktu. Nie chcę z tym się pogodzić. To nieprawda. To niemożliwe. Drugi z nich to jest targowanie się. To nieprawda. Może mogłem coś zrobić inaczej. Trzecim punktem jest gniew. Dlaczego dla mnie? Za co? Nieraz takie pytanie powstaje. Często. Czwartym punktem jest depresja. To nie ma sensu. Najmniejszego sensu odejście bliskiej osoby z mojego grona nie ma sensu. I tylko na 5. miejscu staje ten punkt, który mówi o pogodzeniu się z tym faktem. Kiedyś przyszła do mnie osoba i pyta, jak długo mam mówić świętej pamięci ktoś tam? Tyle, ile sami żyjemy. Bo przypomnienie tego faktu sobie i innym staje się jawnym znakiem, że już się pogodziłem, albo staje się pomocne w pogodzeniu się z tym faktem, że osoba nie żyje. Bo jak mówimy po imieniu, to wiemy, że żyje. Ale kiedy wcześniej mówimy świętej pamięci, czyli już mamy fakt, ujawniony fakt, że ta osoba nie żyje. Czy warto próbować szybciej przejść ten proces, czy akurat nie? Znaczy ten proces dla każdego z nas jest różny. Komuś krótszy, komuś dłuższy. Chyba większość z nas pamięta o tym, że starsze pokolenie miało ten okres żaloby. Nie? Nieraz do roku trwało. Nosili na sobie jakieś widoczne ubrania, które były jawnym znakiem tego, że człowiek żaluje, trwa w żalobie za kogoś. Nie organizowano wtedy ślubów, nie organizowano jakichś hucznych zabaw, bo ta osoba jest w żalobie. I samo po sobie to jest niezbędne, ale tylko jako dla nas, jako ludzi wierzących, musimy to mieć świadomość, że nie sam fakt śmierci, nie żaloba jako taka staje na pierwszym miejscu, ale wiara w to, że ta osoba nadal żyje.
w inny sposób. Świętej pamięci mój proboszcz parafii mojej rodzinnej, spacerując po cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych, spojrzał na którychś z pomników i zobaczył dwie daty, nie? Jak to zazwyczaj piszemy, datę urodzenia i datę śmierci. I mówię, to nie jest prawda. Nie jest to data śmierci, ale to są dwie daty urodzenia. Jedna do życia tu na ziemi, a druga do wieczności. Piękne. Ta rozmowa dzisiaj nas wprowadziła w taki refleksyjny nastrój, bo to rzeczywiście taki dzień skłaniający do zadumy, też do wspominania tych, którzy odeszli. Dziękujemy księdzu za obecność dzisiaj w studio i za tę głęboką rozmowę. Dziękujemy. A w naszej pracowni czeka już na nas dzisiaj Krystyna Wolejko. Dzisiaj z Krystyną Wołejko pokażemy Państwu, jak szybko i w bardzo prosty sposób, jak zawsze Krystyna, prawda? Możemy sami wykonać taki wianek okolicznościowy, który będziemy mogli zanieść na groby naszych bliskich. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Będziemy potrzebowali kawałek drewna, może być to też zwyczajna deseczka. Bardzo dobrze, bo nie każdy to ma w domu. Na pewno. Znicz lub świece. Gąbkę florystyczną można nabyć w sklepie florystycznym, ale musi być obowiązkowo do suchych kwiatów lub sztucznych, bo są dwa rodzaje. Zieloną mamy dla żywych, brązową mamy dla sztucznych. No i kwiaty z ogródka mogą być suszone, a mogą być tak jak na przykład tutaj gałązki drzew iglastych, świerk, sosna lub nawet zwyczajna tuja. Mhm. Czyli jak nie mam ogródka, to mogę sobie wybrać się do lasu czy do parku i na pewno coś znajdę, prawda? Na pewno. No i musimy od razu przymocować znicz, a znicz przymocować możemy albo dwustronną taśmą, albo gorącym klejem. Ja wolę gorący klej, bo to jest na dużo szybciej. To więc trochę kleju na świecę i już umocowujemy naszą świecę, znicz. Dalej musimy wykroić, nawet nie wykroić, musimy przemyśleć, z której strony by chcieliby zrobić upiększenie dla tej świecy. Mm-hmm. No, z której ty myślisz? No, z tej, gdzie mamy więcej miejsca. No, z przodu, nie? Z przodu. No, to znaczy musimy takim półksiężycem wykroić. No, widzisz, fajnie to tam się układa. Fajnie to się i układa. I to też możemy... Gorącym klejem. Gorącym klejem przymocować. Dobrze. Trzymam. Już mamy. A dalej to już jest twoja wyobraźnia. Tak. Obowiązkowo musimy mieć sekator, ażeby regulować długość naszych roślin. To więc... No, zwyczajne większe nożyce też się nadają. Na pewno, na pewno. Bierzemy roślinkę i takim ukośnym kątem to wpinamy do tej gąbki. Zapraszam. Możemy też właśnie upiększyć takimi fioletowymi kwiatami, bo kolor fioletowy to kolor żałoby, smutku. To więc wszystko, widzisz, jak fajnie nam ładnie. To też ja myślę, że fajnie było, bo... Ale... To za długie? Za długie, to będziesz mogła ściąć. I to jak wyschnie, będzie idealne. Także nie trzeba bać robić to nawet wcześniej. Żeby hortensja tak fajnie wyglądała, to przed tym jak, znaczy, ścinamy, spryskujemy lakierem do włosów i zostanie taki wygląd, taki jak z ogródku, od razu ścięty. Proszę Państwa, sama nie mogę uwierzyć, dosłownie w kilka minut z Krystyną przygotowałyśmy piękną kompozycję. Na pewno każdy też jest w stanie to zrobić, jeżeli ja już to zrobiłam. Poczułam się po prostu jak florystka. Super. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zawsze warto rozmawiać na wszystkie tematy, nawet na te trudne, bolesne.
A odwiedzając w tych dniach cmentarze, pamiętajmy o tym, żeby wesprzeć kwestujących, bo zabytkowe pomniki to też świadectwo naszej pamięci i historii. Do zobaczenia za tydzień.